Mariusz, jak nastroje po tym wczorajszym meczu, a przed ostatnim spotkaniem w turnieju? No różnie, bo najpierw było sporo smutku, bo wiemy, że straciliśmy niepowtarzalną okazję na to, aby awansować do półfinału. Natomiast potem też tak z perspektywy czasu wiedzieliśmy też, że no, graliśmy z Chorwatami. To są tacy starzy wyjadacze, jeżeli chodzi o mistrzostwa różnego rodzaju. Daliśmy z siebie tyle, ile mieliśmy, tyle, ile mogliśmy i mówię, no trochę szkoda, ale mamy jeszcze przed sobą mecz o piąte miejsce i bardzo chcielibyśmy zakończyć ten turniej jakimś pozytywnym wynikiem. Z jednej strony byliście wczoraj rzeczywiście drużyną słabszą od Chorwatów, z drugiej strony, no ja już nie pamiętam, dawno nie było tak, żebyście tak fajnie podjęli walkę z tą drużyną. To nic innego nam nie pozostało, jeżeli faktycznie no w wielu elementach byliśmy od nich słabsi, oni lepiej wykorzystywali te sytuacje, które mieli. No, my chyba pokazaliśmy tutaj już nie w pierwszym meczu, że walczyć możemy do końca, może nam nie wychodzić, możemy źle grać, ale na pewno nie będziemy odpuszczać. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli żadnych problemów z mobilizacją na ten ostatni mecz o piąte miejsce w turnieju z Islandią. No na pewno nie. Mecz na mistrzostwach, orzełek na piersi, no to czego więcej chcieć. Zwłaszcza, że Islandczykom jest za co się z ostatnich lat rewanżować. No chyba na ostatnich mistrzostwach Europy w Austrii tam przegraliśmy, wcześniej jeszcze Olimpiada. Następnego meczu już chyba nie pamiętam, także no teraz chyba czas na nas. Praktycznie zabrali wam dwa ważne medale, Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Europy. No to jeszcze z czego rewanżować.